Witajcie, brodacze, kosmiczni brodacze. Skoro mam koszulkę Ironmana, no to dzisiaj będziemy rozmawiać o Ironmanie, ponieważ w Polsce ruszyła kolekcja, gdzie można zbudować ogromną, naprawdę jak na nasze warunki, ogromną figurkę Ironmana. I ja dostałem swoje łapy pierwsze numery tej. Cudownej kolekcji De Agostini. Zamierzam je otworzyć, pokazać wam, jak to się wszystko prezentuje, pokazać, jaka jest jakość wykonania, czy warto to wziąć, dla kogo to wziąć, albo dla kogo to zdecydowanie nie jest kolekcja. Choć, są tutaj też pewne nagrody, pewne konkursowe rzeczy, więc wszystko opowiem wam i zdradzę wam każdy szczegół dotyczący nowej kolekcji De Agostini. Zbuduj zbroję Ironmana! Jestem Iron Man. Bohaterowie się nie rodzą, bohaterów się buduje. W pełni ruchomy 60-centymetrowy model. W zeszytach kolekcji, komiksy, historia zbroi i instrukcje montażu. De Agostini rządzi kolekcjami, wszyscy o tym wiemy. Hashettej De Agostini to zawsze z tego mnóstwo i. Różne są opinie. Mieliśmy R2D, tu mieliśmy coś tam jeszcze, miały być samochody z serii Albo jeden samochód szybkich wciekłych, a tu dostajemy Ironmana. W ogóle pierwsza rzecz to jest to, że przy pierwszych numerach tutaj, opla, te numery mamy, więc ja je otworzę przy was i przy Was zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Dostajecie pierwszy prezent. Pierwszy prezent są plakaty i tutaj ja od razu chciałbym zauważyć plusik. Ponieważ z reguły jak widzę albo dostaje jakieś tam plakaty, no to on jest włożony w ramach tego numeru, rozkładasz go, ma pogięte strony, a tutaj to się prezentuje tak. Mamy naszego Iron Manka ładnego i mamy trzy różne plakaty. Ach, ciach, ten plakat, który prawdopodobnie wykorzystam i gdzieś powieszę i dwie inne wersje w super ładnej, pięknej zbroi Hulkbusterze. Nie widzę, kogo, nie pamiętam, kogo bije i taka bardzo klasyczna wersja klasyczna. Także dlatego, ponieważ ta zbroja ma być właśnie do, do tej podobna. I tu mamy to, jak się prezentuje nasz, nasz Iron Man T 60 cm. Odkładamy, bo to pierwsza rzecz, pierwszy prezent. No to jest, no To nie jest mały plakat, ale to nie jest specjalnie duży. W sam raz, żeby gdzieś sobie dać z tyłu, albo żeby nakleić sobie na okno gdzieś tam, no nie jest najgorzej. I mamy te dwa numery. Jak widzicie, jest on tutaj ładnie zapakowany. Otwórzmy. Ja wiem, będzie troszeczkę dźwięków pięknych. Folie. I wyrzuciłem pierwszą rzecz, chciałem powiedzieć. Przypadkiem wyrzuciłem baterię. Swoją drogą mała rzecz, ale w cholerę ważna. Ja już kiedyś kupowałem. Zdarzyło mi się kupować figurki, które trzeba, które chodzą na baterie i kupuję tam figurkę, wow, super i tak dalej i muszę dokupić baterie. Mała rzecz, ale mnie zawsze irytowała, że kiedy już kupuję coś takiego, no to kurczę, dajcie mi te baterie. Tu w drugim numerze są trzy baterie. To jest przydatne w cholerę, bo faktycznie to będzie na to chodzić. Mamy, tak się prezentuje numer drugi, zaraz go obejrzymy, tak się prezentuje numer pierwszy i tu mamy jeszcze dodatkowe informacje. O, i jest dodatkowa, jak to się będzie rozkładać. O! I ogromny plakat, taki, jaki chciałem. O, jak Przepiękny, to jest naprawdę dobrej wielkości plakat. To jest plakat około 60 na 90 taki porządny, który ja mógłbym sobie gdzieś powiesić. I właśnie tej wersji zbroi, którą budujemy. Dla fanów Ironmana to jest dobre bydle. Tak będzie się prezentował, w ten sposób pięknie się ma prezentować nasz Iron Man po tym, jak go zbudujemy. Uwaga, uwaga! Poświetlana podstawka nie jest w normalnej wersji, jeżeli kupujecie sobie w sklepach albo wykupicie prenumeraty. Jest w prenumeracie, jak dobrze pamiętam, premium. Mimo tego, że główne i najważniejsze jest to, co się znajduje tu, zaraz to otworzymy sobie spokojnie. No to przyjrzyjmy się temu numerowi. Niby, on zaczyna się od chyba piąteczki, potem drożej i drożej. W prenumeracie można kupować za trzy dyszki, bodajże, a za cztery dyszki za numer, jeżeli gdzieś kupujecie gdzie indziej i tak dalej. Jakie są oczywiście tutaj rzeczy, których ja bym oczekiwał? Jedną z rzeczy, którą czytacie, że jest historia strojów, historia różnych zbroi i samego Ironmana, ciekawostki, sposób złożenia, czyli instrukcja w cholerę przydatna, zaraz wam wytłumaczę dlaczego, oraz tutaj jest historia Ironmana w komiksie. I tutaj moim zdaniem, bo tutaj jest, a, nie wiem czy 16 stron, chudziutkie cholerstwo, troszeczkę stracili fajną szansę, gdyby do każdego z tych numerów dodany był jeden klasyczny numer Ironmana. Nie musi to być drogi numer, po prostu przerysowany, wiecie o co chodzi, przerysowana jedna zeszytówka. Przy powiedzmy 100 częściach dostajesz kolekcję 100 różnych, nawet niezwiązanych ze sobą numerów, te historie to jest 16 stron, to nie jest nic super drogiego i jestem przekonany, że Marvel nie kosztowałoby tego dużo. Gdyby to było dodane, ja bym się cieszył jak głupi. Mimo tego, że ja nie jestem człowiekiem zaszytowym, ja zdecydowanie wolę wydania e, gruba. Im większe, tym lepsze. Ale wydaje mi się, że tutaj stracili trochę, bo gdy mamy tutaj te e, historie, to po pierwsze z tyłu mamy, jaki był wyjątkowy numer, a jak otworzycie, że myślisz, o, to będzie dużo z tego. No niestety, dwie ostatnie karteczki, Czyli mamy cztery strony, poświęcone są na opisanie fabuły tegoż numeru. Dla mnie troszeczkę mało. Na przykład, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w komiksie, w numerze drugim mamy ustawę o rejestracji, a tutaj z końca mamy Tales of Suspense, czyli pierwszy raz, gdzie się pojawia, czego tutaj niestety nie ma. Niestety nie ma, są fragmenty historii komiksowej w różnych wersjach. Dla mnie to jest problematyczne, z tego względu, że chciałbym więcej. Możliwe, że jest to takie poczucie, że jak kupuję same części, i przychodzą co dwa tygodnie, czy co miesiąc nowe, malutkie fragmenty, to czegoś mi więcej brakuje. Mój element kolekcjonera mówi, dajcie mi więcej. Plusem jest oczywiście to, że, że prawdziwie próbujemy zbudować całą historię Ironmana i opowiadać jego losy w komiksie. Teoretycznie rzecz biorąc, będzie to taka mała encyklopedia tonego Starka. Fajnie, ok jako plus. Jak się prezentuje za to yy, ta instrukcja? To też jest w cholerę ważne, ponieważ ja nie jestem osobą super techniczną i przyznam się szczerze, przejrzałem to sobie, bo można było online przeczytać, i powiedziałem tak: o kurczę. Dużo rzeczy, które trzeba przykręcić, przywiercić, podłączyć baterię. Tego jest naprawdę sporo. I obawiałem się i wciąż się obawiam, że jak będę to składał, to wyjdzie tak, że, że ten Iron Man będzie taki troszeczkę skrzywiony. Zresztą, otwórzmy sobie i ja Wam opowiem, co jest najistotniejsze w czuciu takiej paczki. Du, 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 du. Mój super nóż, najlepsza rzecz w tym kanale, mój super nóżo. To, co Was na pewno najbardziej interesuje, to to, jak wygląda tutaj materiał. O, jak wygląda materiał i jak wygląda wielkość. Wielkość jest to istotna. Mówię o tym, że ten, ten model ma 60 cm. Porównajmy sobie. To jest Baz, baz Astral który ma około 30, nie wiem, 35, 32 cm. Popatrzcie na rozmiar główki Ironmana, rozmiar główki Baza Astrala. Zatem on powinien być, jak go ustawimy, gdzieś takiej wysokości. To będzie tak mniej więcej prezentować ta figurka. Ja wiem, że to specjalnie nie jest dobre, ale oddaje perspektywę. A teraz same części. To, co jest świetnym testem, co ja zawsze robię, to wiemy, że to jest metalowe. To jest prawdziwy metal, ale żebyście to dobrze. słyszeli. To jest naprawdę kawałek metalu to samo zresztą z tym. I możemy to sobie jakoś złożyć, to pewnie da się. Tu pewnie są jakieś przyczepki i w ogóle, ale prezentuje się to mianowicie w ten sposób. Naprawdę, jak weźmiemy jakiegoś popa, to pop idealnie. Właśnie widzicie jak to wygląda. Pop się cały mieści tutaj. Nie, nie, nie. Więc są to mocne, mocne, duże części. Oczywiście nie jest też tak, że jak kupicie sobie to, to nagle będzie, a musicie jeszcze kupić śrubokręt, coś tam. Nie, wszystkie elementy dostaniecie i to jest plus. Tutaj mamy oczywiście śrubokręcik do przykręcania części. Są elementy elektroniczne, to jest moment, gdzie ja się troszeczkę boję, bo tutaj to będzie trzeba kabelek podłączyć, tutaj z drugiej strony. Zatem. Plus jest taki, że faktycznie, jeżeli lubicie majsterkować, to nie budujecie zwykłej, plastikowej, nudnej zbroi, tylko metalową, która składa się naprawdę z kawałków sporych, mocnych, i to. Na, to wygląda, przynajmniej dla mnie, no, to wygląda dobrze po prostu. Ten łeb się prezentuje fajnie, to jest. To jest ciężka sprawa, on jest cięższy niż. Cięższy niż figurka POP, a to jest sama. A to jest sama głowa. Jeszcze tego nie zniszczyłem. Ale pewnie tak wyjdzie. Mnóstwo malutkich części, takich naprawdę malutkich. Pokażę Wam perspektywę, jak małe rzeczy są tutaj. Mamy śrubki, które są takie maluteńkie, porównajmy oczywiście do śrubokrętu. A w drugiej części są jeszcze mniejsze. Popatrzcie sobie na tę listę. Tutaj mamy stopę, jeżeli dobrze kojarzę. Jedną stopę. Zatem, ojeju, jeju, jest tego sporo. I jest tutaj dużo zabawy. Jeżeli lubisz porządne, metalowe części, takie rzeczy, gdzie będziesz mógł tutaj główka się kręcić, będzie musiał świecić oczywiście jego bin, będzie mógł tutaj świecić się, będą się oczka świecić, to wszystkie te rzeczy dostaniesz w tej figurce. Jeżeli chodzi o minusy, no to oczywiście kwestia ceny. Jeżeli kupujemy wszystko, powiedzmy 100 numerów razy 30-35 zł, no to wiadomo, to nie jest mało. I jeżeli ktoś myślałby sobie, OK, jeżeli znajdę na Allegro, czy AliExpress, czy gdzieś tam, prawdopodobnie znajdziecie tańsze wersje. Pytanie, czy one będą tej samej jakości? Porządnie, mocne, ciężkie, bydlaki, które pewnie będą ważyć. Mi się wydaje, że ta figurka, jeżeli to już waży dla mnie kilogram z kawałkiem, ta figurka może ważyć naprawdę kilkanaście kilo. Zobaczymy szczerze powiedziawszy jak bardzo, ale to no naprawdę wydaje mi się taka figurka, że jak ona wam upadnie, no to puf, będzie huk na cały, na cały dom. Jeszcze w dodatku podłączanie, jeszcze ten, ta piękna podstawa, więc to jest bydle. Ale faktycznie nie jest to dla każdego. Dla osoby, która chce mieć od razu, teraz, no to wiadomo, kupi sobie figureczkę jakąś tam. Dla Majsterkowiczów bardziej. Oczywiście, jeżeli weźmiecie w prenumeracie, a szczególnie w premium, wydaje mi się, że jeżeli już decydujecie się, to ja bym wziął w premium, bo ta podstawa, która podświetla jakieś dodatkowe prezenty, które są, jest są lepsze. Jednym z tych prezentów jest jeszcze, ma być plecak, jeżeli zamówicie wcześniej, ma być jeszcze czapeczka, jakieś elementy online, że możecie sobie to czytać online swoją drogą. To jest akurat ogromny plus dostawać to wszystko online, bo ja będę gubił te numery. A jeżeli będę mógł sobie wejść online, zobaczyć, jak to się składa, okej, okay, mam cyfrową wersję, patrzę, dobra, dokręciłem. Nie martwię się, że zgubiłem dwie strony z numeru, ojeju, i już tego nigdy e, nie złożę. Inne prezenty, to jak dobrze pamiętam, dostaniecie koszulkę, ja, wiecie co, ja wam, ja wam coś zdradzę, ja to będę składał. I prawdopodobnie za rok, za dwa, mam nadzieję, że będę miał wielkiego Ironmana i wtedy nagram materiał pokazujący, jak on się będzie prezentował. Ale jak zobaczyłem te nagrody, mówię, o kosulka z takim repulsorem, rozmiar L. Czy naprawdę tak ciężko jest zrobić do Agostini wersję też dla, ja wiem, że to dla, głównie dla dzieciaków, ale ja też bym chciał coś, gdzie nie będę tak, wiecie, czuł, że moje piersi są ściskane tak bardzo. Inne nagrody, to jest powerbank, to jest segregator na zaszyty. Wiecie, <laughs> okej. Okay. No i jeszcze głośniki Bluetooth w kształcie głowy Ironmana, A fajne gadżety. I wydaje mi się, że okej, okay, to są rzeczy, które mogą sprawić, że jeżeli jesteś tak na granicy, prawda? Tak, brać czy nie brać, to gdy myślisz sobie o tych dodatkowych elementach, dostawię za darmo za każdym razem, więc nie musisz płacić jeszcze. Wiesz, kupujesz dwa numery, dopłacasz dychę i za każdym razem dychę. No to okej, okay, to są argumenty, które będą na ciebie przemawiać. Podsumowując, to nie jest kolekcja dla każdego. Ale jeżeli miałbym patrzeć na kwestię wykonania tylko i wyłącznie, na kwestię dbania o szczegóły, na wyżłobienie i nie patrzyłbym w ogóle na pieniądze, to wydaje mi się, że ta kolekcja jest całkiem niezła. Na tyle niezła, że ja z chęcią sobie zbuduję tego Ironmana. Prawdopodobnie nagram materiał kiedy bądź, ale jeżeli będą jakieś ciekawe rzeczy, to z chęcią się nimi z wami podzielę. Na Facebooku, albo na YouTubie, albo na Instagramie będę coraz bardziej rozbudowanego Ironmana wam pokazywał. Minusy? Hajs? Czas. To są dwie główne rzeczy. Wydajesz dużo pieniędzy, no i oczywiście musisz czekać. Uwaga, jeżeli chcecie kupić tą prenumeratę, jeżeli chcecie prenumerować tak jak ja, no to możecie sobie wejść w link na dole i tam zobaczycie, wpiszecie hasło Ironman Promo i dostaniecie, zamawiając już teraz, dostaniecie jeszcze czapkę i plecak. Więc jak ktoś chce, to nie jest czapka dla mnie, jak wiecie, to jest New Era, to jest tylko dla mnie, to jest czapka takim zagiętym daszkiem, no to korzystajcie z tego linka e, niżej tutaj. Dzięki temu zobaczycie sobie wszystkie te informacje dotyczące. Jak zamawiać, co będzie, i tak dalej. Zresztą, więcej informacji właśnie w tym linku znajdziecie. Ale teraz czekam na Wasze zdanie. Co Wy sądzicie o tej kolekcji? Czy sądzicie, że to jest strata pieniędzy? Pamiętajcie, mówimy o kolekcjonerach figurek. Czy to dla nas jest strata pieniędzy? Kolejna. Czy to jest coś, co warto te, te kilka złotych wydać? Ja muszę przyznać, zastanawia mnie, jak on będzie po 5-10 numerach wyglądał. Szczerze powiedziawszy też nawet nie wiem, jak bardzo dużo tych numerów będzie. I czy będzie się on fajnie prezentował, czy na przykład po 30-50 numerze już będę miał dosyć składania i powiem, ludzie, sprzedam to wam za 2 zł. Czekam na Wasze komentarze, oczywiście zapraszam do subowania, lajkowania, szerowania, żeby najwięcej nas broda tych z kosmosu było. I my widzimy się oczywiście następnym razem tutaj na kanale Brody z Kosmosu na razie.